Dziś w pierwszym czytaniu padło jedno zdanie, które jest chyba jednym z najważniejszych zdań w Piśmie Świętym, opisującym, jaki jest Bóg. Kiedy Samuel przyszedł do domu Jessego, posłany przez Boga, żeby namaścić jednego z synów Jessego na króla, kiedy zobaczył jednego z synów, myślał, że to ten jest wybrańcem Bożym, bo patrzył, że pasowałby na króla. Miał dobry wygląd, wysoki wzrost. Taki król byłby dla Izraela dobrym przewodnikiem. Tym, który miałby posłuch, bo po ludzku spełnia wszystkie zasady, jak powinien wyglądać król. A jednak Pan Bóg mówi do niego w jego sercu słowa, żeby nie patrzył na wygląd. Bo Bóg inaczej patrzy. Bóg widzi serce człowieka. Pan widzi serce, nie to, co jest dostępne dla oczu. To jest jedno z najważniejszych zdań w Piśmie Świętym. Dlatego, że jak mówił błogosławiony prymas Stefan kardynał Wyszyński, z serca człowieka wypływa życie. Dlatego z wszelkich sił musimy tego serca strzec. Pismo Święte mówi, że serce potrafi być niepoprawne, że ono jest czasami dalekie od Pana Boga. Dlatego, że to jest coś, co się całe nasze życie kształtuje. To jest ośrodek naszego istnienia. Serce to jest coś najgłębsze w nas i dzisiaj może nam się kojarzy serce, zwłaszcza za 2 tygodnie już może w sklepach, w reklamach będziemy widzieli, może już nawet takie serduszka będą w związku z tym, że walentynki będą się zbliżać. I dzisiaj serce kojarzy nam się z uczuciami, z emocją, z miłością, a w Biblii, kiedy słyszymy serce i ono się często pojawia w liturgii Kościoła, w Kościele w ogóle mówimy o sercu. To jest coś, co jest istotą człowieka, coś najbardziej głębokiego. I Bóg to widzi. I jak sam Pan Jezus mówi, Bóg chce, żeby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, czyli właśnie w sercu. W duchu i w prawdzie to znaczy realnie w sercu we mnie mam czcić Boga. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko z pozorów, bo Pan Bóg nie patrzy na to, jaką masz funkcję, jakie masz wykształcenie, gdzie się urodziłeś. Nawet, to może brzmi dziwnie, ale też to trzeba powiedzieć, nawet na nasze modlitwy nie patrzy od tej zewnętrznej strony. Przecież mówi Pan Jezus, że nie od wielomóstwa zależy, czy modlitwa będzie wysłuchana. Mówi, idź do swej izdebki, tam oddawaj Bogu cześć. W sercu. Tam, gdzie jesteś najbardziej sobą. Dlatego też mówimy, miej serce i patrzaj w serce. To nie tylko lituj się nad kimś, ale miej serce, czyli bądź w tym swoim sercu, żyj w tym sercu. Znaj siebie, wiedz, kim jesteś, bo to też jest posiadać serce. I patrzaj w serce, czyli też poznawaj tego drugiego, tak jak właśnie Pan Bóg. Od Niego chcemy się tego uczyć. Patrzeć w serce, jak w tym przysłowiu, to tak jak Bóg widzi serce, czyli Bóg poznaje człowieka. Jak często my siebie nawzajem krzywdzimy, między innymi przez to, że nie rozpoznajemy tego drugiego. Słuchamy, ale go nie słyszymy. Nie usłyszymy go, bo patrzymy tylko na to, co zewnętrzne. W człowieka trzeba się wsłuchać. To jest sposób poznania jego serca. Wpatrzyć się w niego. Oczywiście nie w taki sposób, żeby patrzeć, kiedy się potknie. Takie spojrzenie może paraliżować, kiedy ktoś patrzy i tylko czeka na czyjś błąd. Pan Bóg nie patrzy w taki sposób.
Pan Bóg widzi serce człowieka, ale nie w taki sposób, że to spojrzenie nas paraliżuje, że zaraz się potkniemy, bo się czujemy obserwowani. Bóg patrzy z miłością i chce, żebyśmy się też tego uczyli. Mieć serce i patrzeć w serce. I kiedy Pan Jezus toczył takie rozmowy, takie utarczki słowne z faryzeuszami, z różnymi uczonymi w piśmie, jak dzisiaj w Ewangelii o tym szabacie, to właściwie cały czas wracało to jedno, że Bóg patrzy na serce. To było powtarzanie tych słów z Księgi Samuela do tych ludzi. Bo i szabat był jakiś ważniejszy, i różne ofiary, i różne zwyczaje. Czy to znaczy, że my nie mamy pewnych rzeczy zewnętrznie robić? Mamy. Niektórzy właśnie się tego boją, tego zdania. Niektórzy je nadużywają, że Bóg patrzy na serce, a to nieważne, jak ja z zewnątrz postępuję, bo liczy się moje serce. To jest fałszywa postawa. A z drugiej strony niektórzy się tego boją i są tylko zewnętrznie poprawni, bo myślą, że w taki sposób Panu Bogu chodzi. A tu chodzi, żeby jedno z drugim połączyć. Dlaczego fałszywe jest takie myślenie, że tylko serce wystarczy, bo ja Pana Boga kocham w sercu? Dlatego, że serce, chociaż ono jest najbardziej wewnętrzne, to ono się wyraża na zewnątrz. Czyli jeżeli twoje serce jest oddane Bogu, to ty będziesz na zewnątrz to wyrażać. To się będzie objawiało w twoim życiu. To, jakie masz serce, widać po tobie, jaki jesteś. Nie jest odwrotnie. Nie zawsze tak działa, że to, jaki jesteś, jesteś w sercu. Ale to, jaki jesteś w sercu, to rzeczywiście się będzie objawiało w tych różnych naszych codziennych sprawach, najbardziej podstawowych, w naszej kulturze osobistej, w naszym zachowaniu, w naszym ubiorze, w naszym podejściu do życia, najbardziej prozaicznych sprawach. Dlatego, jak mawiał właśnie prymas Wyszyński, całą mocą strzeż swego serca, bo z niego wypływa życie właśnie. Wypływa życie i potem krąży, jak z serca tego fizycznego krew krąży po całym organizmie. Tak samo, jeżeli twoje serce duchowe jest zatrute, to chociaż zewnętrznie będziemy próbowali się starać zmienić, to i tak będziemy zatruci. Co mamy zrobić zatem, żeby mieć serce? Bo wiemy, że to serce jest często zranione przez grzech, przez drugiego człowieka. Czasami mamy serce złamane, bo daliśmy je komuś na dłoni, ktoś je zdeptał. Co mam zrobić, żeby mieć prawdziwe serce, mocne serce Bogiem? Jak ktoś był przed mszą świętą, to modliliśmy się tutaj w sanktuarium taką modlitwą świętego Jana Pawła II o dary Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który uzdrawia nasze serce, który sprawia, że to serce jest oddane Bogu. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie należeć do Boga. Potrzebujemy mocy Bożej. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby to On nas oddał Bogu. I żeby leczył nasze serce z naszych grzechów, z przyzwyczajeń, z lenistwa, może takiego jakiegoś zatrzymania się duchowego. Żebyśmy potrafili biec z miłością za Panem Bogiem. Zobaczcie przedostatnie zdanie pierwszego czytania. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Spotkał się ten Duch Święty z sercem Dawida, które było otwarte na Boga. Proste, dziecięce, szczere. Wiemy po życiu Dawida, że potem różnie to było. Można mieć dobre serce, ale można je zepsuć. Ale Bóg nigdy Dawida nie zostawił. Kiedy Dawid potem zgrzeszył, skruszył się, powstał dzięki temu piękny psalm pokutny, który możemy się też modlić. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Przyjdź i przeniknij nas swoim światłem, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym chwała, do której nas wzywasz i powołujesz. Amen.